Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, co pewnie widzicie po tytule, chciałbym pokazać wam bitwę od typa 59, ale także kilka słów ode mnie na temat samego wydarzenia, eventu, który miał miejsce 3 stycznia, czyli mam tutaj na myśli stream noworoczny. Także na sam początek może wygrani, bo... Tych było oczywiście sporo, nie mogli to być wszyscy uczestnicy czy też widzowie, ale e, mamy kilka wyróżnionych osób. E, Górną nagrodę wygrał Jonathan czołgista z kanu PMHCA, także tutaj serdeczne gratulacje. Typa 62 e, zdobył Czesław PL no i jeszcze tutaj 1000 zł to zabicie Falatiego Dortmund, także było jeszcze kilku wygranych e, za bitwy drużynowe. No tak nawet to nie kilku, tylko kilkunastu. Jeżeli chodzi o nagrody, to każdy już z Was powinien je mieć na koncie. Ja od razu postarałem się dopilnować, aby to wszystko było wysłane w jak najszybszym tempie. Także tutaj chyba wszystko jest w porządku. Jeżeli nie, to oczywiście zgłoście się czy to na PW, czy to w komentarzach i lecimy dalej. Kolejna sprawa, którą chcę poruszyć, to oczywiście także słowa uznania dla uczestników, którzy nie wygrali nic. I także dla widzów. Bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną byliście i mam nadzieję, że w przyszłości również będziecie. Um... W kwestii samego streama. Oczywiście starałem się, aby wszystko przebiegło jak najlepiej. Nie obyło się bez faili, jednak uważam, że jako osoba ciągle początkująca w kwestii organizacji tak dużych eventów, wyszło to całkiem w porządku i ja uważam, że jednak z czasem będzie lepiej. Cały czas testuję wszelkie możliwości, które są nam dane do organizacji takich przedsięwzięć i... No mam nadzieję, że po prostu będzie coraz to lepiej. Nie było się oczywiście bez fali krytyki pod tytułem ustawienia konkursów, czy to na przykład, nie wiem, jakichś ustawień, tak. Ja się tym zbytnio nie przyjąłem, ale no ja wiem, że na pewno takie rzeczy będą, szczególnie kiedy w tym momencie było ponad 1000 osób. Czyli zobaczcie, jest 1000 osób do wynagrodzenia. A, które chcą na przykład coś zdobyć, a nagród mam 20. No i tutaj jak to podzielić? Zawsze będzie jakoś nieuczciwie i zawsze będzie krytyka, że dlaczego nie ja na przykład, prawda? Ja oczywiście z tego sobie zdaję sprawę i także Jeżeli chodzi o ilość odsłon to tutaj się cieszę, że było tyle osób i mimo że wiele było tylko dla typka, ja wiem, że też niektóre były po prostu, aby sobie obejrzeć osoby i tym bardzo, bardzo dziękuję za to, że były. No i tutaj już taka moja jakby odpowiedź dla tych hejterów, tak? Ja oczywiście proponuję pacnąć się w pusty baniak lub też udać się na specjalne leczenie, jeżeli jeszcze nie jest za późno, bo no tutaj innego komentarza mieć nie mogę dla tych yy, ołówków, no bo jakby tu inaczej się wyrazić. Dlaczego? Dlatego, że... Słuchajcie, osoba, którą może nie do końca znacie, poświęca swój czas, własny, daje możliwość wygrania e, fajnych według mnie nagród, no i dostaje co najwyżej e, kopa w tyłek, płacz, hejt, no to jest po prostu smutne i e, no to jest niestety norma w internecie, dopóki ludzie są anonimowi mogą sobie zachowywać e, taką opinię, jaką tylko sobie chcą. Także przejdźmy już może do samych bitew, dzisiaj tak jak mówiłem, bitwa od typa 59, w przyszłości typ 62 i bitwy drużynowe pokażę jak to wszystko przebiegło. No i dobra, jesteśmy już na apie Ensk, ponieważ tutaj odbyła się pierwsza bitwa o typka i co widzimy. Zobaczymy sobie może na początek składy, może ktoś z was kojarzy jakąś osobistość, bardzo dużo graczy z jakichś klanów, także... Może jacyś wasi koledzy, może to jesteście sami wy, e, w tej bitwie, mm, może omówimy sobie może kwestie, może może, tak, o kurde, znowu tutaj strzelim jakąś gafę. Omówmy sobie może kwestie pojazdów. E, jeżeli chodzi o drugie tiery, to oczywiście były zabronione artylerie i tedeki bo... Jedyna rzecz, której mi mogę tylko by brakować w takich bitwach, to te Tedeków w krzakach na samym końcu mapy, prawda? Więc ograniczyliśmy się tylko do szybkich pojazdów, jakichś tam dwójki, które jeszcze w miarę jeżdżą. No i zazwyczaj mają magazynki nawet niektóre. Bo przecież to Pancer 2, czy to te dwójka, czy to jakieś cruisery trzecie, które podobno są strasznie mocne i mogą znieść drugą dwójeczkę na magazynek. No jest tego troszeczkę, prawda? I no zobaczmy, tutaj ja. I cała moja drużyna ogólnie postanowiła przykampić chyba w okienkach Wróg zagrał troszeczkę agresywnie i przyjął ten środek Wjechał do tego trapezu nawet, zobaczcie To jest ogólnie ten sektor Od E2, E3 to jest dla mnie trapez, ja to zawsze tak nazywam Tutaj zobaczcie nasi nagle ruszyli, ale już było troszeczkę za późno i... Nie pomogli naszej pierwszej dwójce Także... No... Mm, co do drugich cierów Według mnie... Największe szanse oczywiście w takich bitwach, bo raczej takie będę zawsze organizował na drugich tierach, mają szybkie czołgi. Dlatego, że one są w stanie objechać kogoś szybko, gdzieś tam zajechać, sadzić pakiet yy, magazynek w plecy i uciec, prawda? W wolnym czołgiem nie dojedziecie nigdzie i co z tego, że macie pancerz, skoro po prostu jesteście dalej z tyłu. Więc taki Cruiser 3, no jednak czy, to, czy tam na przykład te dwójkę, która jest premką, no ma sens na pewno jakiś. Tutaj zobaczcie, e, przykład Wojtka MC w H35 to jest chyba Hotchkis. No i co z tego, że kolej ma pantość, prawda? Ale zobaczcie, on teraz dopiero dojeżdża do walki. No to jest na pewno jakaś wada, i może na mapie, na mapie miejskiej jeszcze ma to jakiś sens. Tak e, jak graliśmy już na stepach, no to już jest oczywiście znacznie słabsza e, sprawa. No i jest 4000 tutaj, obrywamy strasznie mocno. Ja e, tutaj zobaczcie, jak nie trafiam, prawie cała salwa. Spudowana w tę dwójkę, ja oczywiście nie brałem udziału tutaj, jako ktoś, kto mógłby wygrać, ja po prostu tutaj wyrównywałem szanse, tak? Bo po, po, popatrzcie na to, tak e, mógł grać e, 14 na 14 a ja zrobiłem tak, że grało 15 na 15 e, licząc o, oczywiście, już tutaj siebie, także tak po prostu chciałem to wyrównać. E, a jak widzicie, z jakichś e, specjalnych umiejętności nie miałem na tych drugich tierach, więc chyba nikt nic nie stracił. No i koniec. Szybko sobie tutaj wróg z nami poradził, niedzielny czołgista ładnie tutaj skosił swoją tę dwójką także no to jest według mnie fajne, że każdy człowiek ma jakieś szanse i na takiej ma mapie miejskiej nie ma kampy, szybko się bijemy i wygrywa ten kto ma troszeczkę szczęścia i też swoich umiejętności własnych, także no było fajnie, było fajnie, mi się bardzo to podobało i zawsze te drugie tiery będą chyba mnie trzymały, bo jest taki plus duży ich, łatwo je po prostu zdobyć, łatwo je mieć, każdy sobie może taki pojazd kupić, czy to odkupić i to jest na pewno fajna sprawa. Dobra. Także to wszystko na ten moment. W przyszłości kolejne bitwy zobaczycie sobie na moim kanale już lada dzień. Także dzięki i do słyszenia.